serdecznie podziękować wszystkim gościom, dzięki którym bawiliśmy się tak wspaniale, którzy przybyli na nasze wesele. Bez nich nie byłoby tak świetnie. Bez nich naprawdę ta impreza nie miałaby miejsca. Zgadzasz się, mężu? No, zgadzam się na ten temat, bo powiedziałaś bardzo mądro. Jesteś wyśmienitą nauczycielką i będziesz mnie kierować w życiu mym drogą. Dziękuję gościom. Tak, dziękuję bardzo wszystkim gościom za przybycie na nasze wesele i poprawienie dnia 28 i 29. sierpnia 2010 roku. Dziękujemy wszystkim gościom. Tak, rodzicom, chrzestnym, świadkom. Wszystkim, którzy nam pomogli tej imprezie. Tak, i każdemu, kto przybył na ślub z kościołem. Błogosławić nas w sumie, złoży nam życzenia. Naprawdę, była głupia sprawa, że ktoś nie przyszedł. Ale tak, ja byłem tak. Ale cieszę się, że jestem żoną wreszcie. Tak marnowałam się. Obrączkę trochę uciska, mam. Tak, noszę, będę nosił. Bałem się tych życzeń w ogóle, tego na żywo, bo to na żywo jak wiadomości w ogóle takie trochę. Ale tak. I tak trochę się bałem tego wszystkiego, ale chyba nie się nie. Sprawdzimy cię jako reporterzy. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Żono moja. Kochanie ty moje, znamy się tyle lat, w ogóle kocham cię moje dzieci, że w wojsku byłem, że kochałem, w ogóle SMS pisałem i łazienka musi być, kuchnia musi być, to tak, 60 cali, ten joystick bezprzewodowy i nowa gra. A dla mnie co? Dla ciebie? Dla mojej żony, przyszłaś za resztę pieniędzy, inny smutak, pralkę, lodówkę. Deskę do krojenia. A robot kuchenny? Robot kuchenny? Robot kuchenny to ja będę robił. Tak chodzi mi. Tak, to prawda, ja będę grał, a żona będzie zmywać. O, nie. Jeszcze będę chodzić do mojego wuja Tomka naprzeciwko.